Cześć, witajcie na kanale Turdus Concept w 2021 roku, a jeśli oglądacie to w jakimś innym momencie, to również serdecznie Was witam. Ja nazywam się Kasia i w tym odcinku pokażę Wam nasze małe podsumowanie minionego roku i nasze plany na rok ten kolejny, który się zaczął. I pokażę Wam też, jak w Turdusie radzimy sobie z firmowym planowaniem. Zapraszam do oglądania. Nagranie chciałabym zacząć od tego, w jaki sposób planujemy działania w naszej firmie. Oczywiście spisywanie zadań bardzo się przydaje, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przede wszystkim wiesz, co masz robić i nie musisz o tym cały czas myśleć. Prawie od samego początku naszych firmowych działań używamy bullet journalingu. Jest to taki rodzaj planowania, w którym planer tworzysz sam w pustym zeszycie i poszczególne sekcje dopasowujesz do tego, co w danej chwili jest Ci potrzebne. W większości przypadków ja spisuję nasze zadania, ponieważ nie przeszkadza mi tradycyjne pisanie. Jeśli chcecie, by Wasz planer wyglądał ładnie, a nie chcecie na to przeznaczać aż tak dużo czasu, pomocne będą naklejki. Te, które widzicie na nagraniu, dostępne są na naszym Patronite. Przejdźmy do naszego podsumowania 2020 roku. Przede wszystkim udało nam się przetrwać pomimo pandemii, co uważamy za nasz największy sukces, zważywszy na okoliczności. Tak poza tym uruchomiliśmy termotransfer i na druki full color zaczęliśmy wykonywać już od jednej sztuki. Kupiliśmy nową karuzelę do sitodruku, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Świetnie sprawdza się przy większych zamówieniach. Wypuściliśmy nasze instrukcje PDF, dzięki którym możecie w budżetowy sposób zacząć wyposażać swój warsztat sitodrukarski. Zbudowaliśmy prototyp taniej kopiorami A3 z diodami LED UV, który właśnie trafił do naszego sklepu i już niedługo pokażemy dokładny filmik, jak się sprawuje gotowy egzemplarz i jak jej używać. Z naszych urządzeń już korzysta wielu początkujących sitodrukarzy i hobbystów. Z Kagankiem Oświaty ruszyliśmy w Polskę i kiedy tylko można było się przemieszczać, organizowaliśmy wyjazdowe warsztaty. Relacje z niektórych z nich już niedługo będzie można zobaczyć na naszym kanale. Oprócz wspomnianych wideo mamy jeszcze wiele pomysłów na nagrania o sitodruku, grafice komputerowej, projektach DIY i artystycznych. Nie sposób ich teraz wszystkich wymieniać, więc zaglądajcie na nasz kanał, a już niedługo obejrzycie je sami. Dzięki za oglądanie, do następnego, pa!